modlitwie, troszeczkę z drugiej strony, wracam do mszy świętej właśnie w Nałęczowie, tej mszy świętej wszechczasów, mszy świętej świętego, świętych wszystkich papieży, aż do naszych czasów, a u nas w Polsce przez 1000 lat była ta msza święta. I pamiętam jeszcze kilka lat temu, kiedy atakowały mnie kobiety po 50, mówi, a dlaczego ten Lęga tej mszy nie odprawia, tej łacińskiej? A ja mówię, wierzcie mocno, będzie odprawiał. Daję głowę za to. No i dzisiaj chętnie położyłbym głowę na topór, pod topór. To tak było. A widzisz, została głowa na miejscu, nie? Mogą służyć. A dlaczego to tak? Dlatego, że twierdzą ci mądrzejsi z Polaków i twierdzili wcześniej przed naszymi pokoleniami, że polska dusza ukształtowała się narodowa w tej mszy świętej, że likwidacja tego rytu jest likwidacją Polski, dlatego jesteśmy ogłupiani. Gdzie jest świadomość? Tam jest świadomość, gdzie jest ta msza święta. Tam, gdzie nie ma tej mszy świętej, to są jakieś takie resztki, takie te co ten ja, ten u tego, co mam te odszedł i bawić się i później jadł z tymi świniami. To my tak samo konsumujemy, mówimy jeszcze, jakie to dobre. Do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że nadciąga taka ciemna chmura, niestety od południa, czyli z Watykanu. Dawaj, wykład nie dawaj, a pytania już dawaj. Jest pytanie. Wykład tu, pytania tam. Dlaczego? Dlatego mówię o tym tak długo, dlatego, że właśnie już kończę. Pytanie. Bo chciałem podkreślić ważność mszy świętej. Nadciąga ciemna chmura. Ja zrozumiałem, ojcze, już dalsze to wszystko. Tak, Watykanu. Już jest pytanie. Mianowicie od kilku miesięcy chciano to przeprowadzić po cichutku, ale jakoś jeszcze tam Polacy coś zaczynają myśleć ostatnio. Pytanie. Chciano przeprowadzić likwidację manewrowanie przy słowa konsekracji do mszy świętej. Wiadomo, że jak jesteśmy w tradycyjnej mszy świętej, to nic nam nie grozi, dlatego, że ona pozostaje. Natomiast ci, którzy chodzą jeszcze na tą tak zwaną narodową, będą mieli, mówi się już teraz głośno, od jesieni zmienione słowa konsekracji. Czyli to miejsce, gdzie mówią Boży ludzie... My to ojcze wiemy. Pytanie i będzie dalej, jak to się mówi. Msza święta jest ważna, jeżeli jest manipulacja przy konsekracji. No jest to tak, krótko węzłowato, to lepiej tak, bo to my się znamy na rzeczy, a może w tygodniu nie do końca to mogę rozumieć. No to nie tylko Polska wychowana była na mszy święty trydenckiej, cały świat. Cały świat był wychowany na mszy święty trydenckiej. Jeden język nas łączy, łacina. I nie powinien być języki narodowe, tylko dlatego, że wszystko my rozumieli. Przecież Chrystus na krzyżu i ta droga krzyżowa, on nie robił przedstawienia, żeby my tam sobie siedzieli, odpoczywali, patrzyli, jak to Chrystus tam się męczy. To nie dlatego. To teraz my chodzimy na mszę świętej jak na uczty. My witamy się, pokój przekazujemy jeden drugiemu. My w jakimś spektaklu uczestniczymy, a nie we mszy świętej. Właśnie msza święta jest, Chrystus przedstawienia nie robił. To było jego wola Boża w stosunku do Niego i ofiara za nasze zbawienie. I ta ofiara, wszystkie znaki w czasie mszy świętej, do mszy świętej, przed mszą świętą i w czasie mszy świętej, każdy gest, każdy ukłon i tak dalej, to jest wszystko Jego męka, którą On przeszedł. A kiedy ksiądz wychodzi, od razu witamy was wszystkich, o taki guru, taki lider taki, on nie wie co robić, on rozgląda się po wszystkich ludziach, zapomniał co ma robić. A ksiądz wychodzi do ołtarza zupełnie inaczej, on skupiony, on nawet kiedy odwraca się do ludzi, nawet nie patrzy na ludzi. Wy różnicy wyczuwacie, nie? I powinno w niego być tam gdzieś z tyłu jakieś znaki, czy Matka Boża, czy krzyż na krzyżu, żeby ludzie patrzyli w jedną stronę. On prowadzi ludzi do Boga. On jest drugim Chrystusem, a nie disc jockeyem. Tam to by Google mógł zrobić taki, czy taki, o, widzicie? Ja ale to nie szkodzi, nie szkodzi, da, no spokojnie. To tylko wodę, da. Na tym to polega, da? Disc jockey nie powinien wysiąść, a on biedny jest postawiony przed takim wyborem. On nie jest skupiony, on jest rozproszony, bo tam ktoś chodzi po kościele, ktoś kicha, ktoś tam siedzi niewłaściwie, co, i tak dalej, i tak dalej. A jak on przy ołtarzu patrzy na ołtarz, to ja go nawet nie widzę, jak on wygląda.
bo wszystkie skupienia razem z nim. Jeżeli nawet nie rozumieją, co on tam robi, no to jest możliwość, powiedzmy, wytłumaczyć po polsku, czy po niemiecku, czy po innemu, żeby to było dla ludzi zrozumiało, jakie procesy tam zachodzą, na czym się skupić i co, do czego to prowadzi. Został, bo to będzie więcej szumu, czym tego, czym pociechy. I taka sprawa, значит, msza święta, która była wprowadzona nowa Pawła VI, ona była jeszcze, mogła być jeszcze gorsza, czym na dzisiejszy dzień. Dlaczego? On chciał tam poddać się tym liberalom, modernistom, progresywistom i jeszcze więcej tam skrócić wiele rzeczy. Natomiast tam kardynał Ottaviani i Baccio, oni jemu powiedzieli, że my ciebie ogłosimy na cały świat heretykiem, i on wtedy zaniechał tego postępowania. Oni na niego najechali mocno, co powinni zrobić byli. Tak samo jak wszystkie biskupi, te, które naprawdę trzymają się prawdziwej nauki, powinni powiedzieć Watykanowi, każdemu biskupowi innemu. Nie godzi się tak robić. Non possumus. Niektórzy to mówili. Może w więzieniu siedzieli i tak dalej, mówili o tym. A te, które nie mówią, no to siedzą w piekle, tak na swoich krzesłach, boją się to stracić. Ale msza święta to jest szczyt naszej pobożności. Na krzyżu zawisły Jezus Chrystus przyniósł nam zbawienie. O to chodzi. I uczestniczyć w tym procesie tej bezkrwawej ofiary, my uczestniczymy w tej drodze krzyżowej i śmierci na krzyżu, faktycznie idziemy krok w krok w tej rance razem z Nim do życia wiecznego. On nas pomaga w tym niesieniu krzyża, a my patrząc na Niego, idziemy za Nim, nie bojąc się podejmować swoich wysiłków trudnych, które nam zdarzają się w naszym życiu. Oczywiście za pontyfikatu Bergoglio, 8 lat jego pontyfikatu, on coraz więcej i więcej poniża Kościół, prawie już na podłodze tego Kościoła. Nic nie pozostało na tym fundamencie chrystusowym. I szczególnie te herezje, powiedzmy, wszystkie tutti fratelli, to jest po prostu katastrofa. Chrystus tak nie mówił, apostolowie tak nie mówili. My jesteśmy braćmi, wszystkie ludzie z tego samego ciasta wychodzimy, od Adama i Ewy. My nie od małpy wyszli, od Adama i Ewy i tam musimy dojść. Ale Adam i Ewa byli zepsuci. A przyszła Matka Boża, która wszystko to po nowemu zrobiła i Jezus Chrystus odnowili. My powinniśmy iść nie za Adamem i Ewą, a za Chrystusem i Marią. Dzisiaj zwalcza się Maria, w Polsce nawet, i zwalcza się Jezus Chrystus, jeżeli na Jasnej Górze może być tam też 5 ludzi i tylko zakonników dużo, to po co te zakoniki tam w ogóle potrzebne? Może zakoniki wychodzą na ulicy i słuchają mszy świętej na ulicy i niech przychodzą ludzie na ulicy, tłumy stoją i słuchają tego wszystkiego. Oni tam sobie wam dobrze, zagrzano i wszystko inne. To jest po prostu katastrofa. Katastrofa stróżów Jasnej Góry, który dawno już stróżami nie jest ani Boga, ani Maryi. Dlatego niektórzy uciekają stamtąd, jak Pelianowski, dlatego, że nie chce odpowiadać za ich grzechy i uciekł na pustynię, żeby być prosto jeszcze razem z Chrystusem. Oczywiście tam dużo słownictwo, powiedzmy słownictwo pewne, jasne, które było do Soboru Watykańskiego II, łacina to konkretne rzeczy, tak, nie, nie. Ono przeszło taki język taki potoczny, taki, no tak wiecie, no trzeba rozmawiać z tymi ludźmi, trzeba dyskutować, trzeba im towarzyszyć i nikt nie wie, co to takiego towarzyszyć, do jakiej linii towarzyszyć, a gdzie nie towarzyszyć. To tak jak nauczycielka matematyki wykłada i mówi do Jasia, Jasia, ja chcę tobie towarzyszyć, no powiedz Jasiuniu, ile to będzie 2 i 2? Jasiu mówi, mnie się wydaje, że 3, ja jestem przekonany. No Jasiuniu, no nie chcę do ciebie mowy w nienawiści gadać, no ale ty troszkę tam, no zastaną się, daję tobie tam tydzień, miesiąc. Czy to tak Kościół musi rozmawiać z wiernymi ludźmi? Czy Kościół otrzymał wiarę od wiernych, czy Kościół otrzymał wiarę od Chrystusa? Przez apostolów i do dzisiejszych czasów, i na wieczny czas. To postępuje tak, jakby, skażem, stracili rozum te biedni biskupi, kardynalowi i zabawiają się w takie rzeczy niewłaściwe. Tylko dlatego, że przypodoba się światu i dobrze im tam siedziało się. Oni mają dużo haczków różnych tam, pieniędzy brali, może coś jeszcze tam, ubeki ich tam gdzieś robili im zdjęcia i im jest czego się bać.
A jakby oni pracowali uczciwie dla Chrystusa, to oni by byli zawsze nasyceni. Nie ludzie w Kazachstanie chcieli kupić samochód. Ja nie miałem, jego nie miałem prawa do jazdy, ludzie chcieli kupić samochód. I tak ja nie miałem. To tu w Polsce, patrzę, tolku nie ma, trzeba sobie zrobić prawo jazdy. Ja jeżdżę. Tak, stary dziad zrobił prawo jazdy. A tam nie jeździł. Każdy mnie wozili tam, gdzie trzeba. Ja zajmował się swoimi sprawami, a nie jeździł na jakieś, powiedzmy, wycieczki. 10 lat przepracował w parafii. Przyjechałem, poszedłem kupić sobie tylko jakiegoś tam perfumu po goleniu. I 10 lat w sklepie nawet nie byłem. Tylko chorzy, tam umierający, pogrzeby i tak dalej. Ludzie, spowiedź, nic więcej. Jestem szczęśliwy, prosto, jak to się mówi, na siódmym niebie. A oni wszędzie byli jeszcze 60 km poza wszędzie, a szczęścia nie mają. Bo byli nie tam, gdzie trzeba. Nie tam, gdzie trzeba. Tak, co, ojcze, bardzo dobrze mówisz o tym. Nam, trydentystom, to nie grozi, ale biedni kaplani, którzy wychodzą z tych takich takich okrojonych takich seminarii, tam dyscypliny nie ma, bo tam uczą protestanci i protestantyzmu się uczą. A teraz mówi się o tym, że w Watykanie jest taka instrukcja, żeby dać jakieś naukowe, powiedzmy, będzie tam ojczulko, będzie jakiś tam doktor habilitowanej bez litości, bez niczego, to on musi uczyć się u Żydów, jak on musi mszę święte odprawiać. Chrystus swoim apostolom Żydów, on Żyd i oni Żydzi, nie mówi, idźcie do Żydów, do faryzeuszy i uczcie się, jak mszę odprawiać. Nie mówią, idźcie do Sadduceuszu i uczcie się, jak mszy święte odprawiać. Nie uczą, idźcie do Zelotów i uczcie się, jak mszy święte odprawiać. Nie mówił im, idźcie do uczonych w Piśmie i tam ich pytajcie, jak trzeba rozumieć Pismo Święte. On mówił inaczej, stworzył nowy Kościół. I dlatego, kiedy dzisiaj ktoś mówi tak, jak powinno być, to mówię, no patrz, ten Daniel coś tam, jak pan mówi, oszolom czy jak? Oszolom, da. Przed wami oszolom stoi, popatrzcie. Miły, nie? Piękny taki, nie? Ja się cieszę nawet z tego, co mnie to nie obchodzi, jak zgięcia woda. A prawda, że tam, kiedy w Piśmie Świętym jest, powiedzmy, w czterech Ewangeliach, kiedy się mówi, Chrystus mówi tak, bierzcie i pijcie z kielicha, z niego wszyscy. To jest moja krew, która za was i za wielu będzie wylana. Za was i za wielu. Bergoglio napisał za was i za wszystkich. Bo u niego tutti fratelli, znaczy za wszystkich. Ale Chrystus tak nie mówił. Za wielu. Za wielu i koniec. I tak samo mówi się w łacińskim, że powiedz ojcze, jak tam jest. Pro multis, prawda. Żadnych omnis tam. Znaczy to już jest takie, jak to się mówi, mnie się wydaje, że ja mogę poprawić Jezusa Chrystusa. A Chrystus mówi, wy mnie nie poprawiajcie. Wy wykonujcie wszystko, ani joty, ani kropki nie zmienić. A wykonujcie wszystko. Sługi, nawet jeżeli wszystko ja zrobię dobrze, ja powinien sam sobie powiedzieć, ja to mówię sobie. Sługa nieużyteczny, zrobiłeś, co powinien. I nic więcej. A jakie nagrody tobie Chrystus da, to on będzie to robił, a nie ty będziesz jemu mówił, jakie ty chcesz. Na tym to polega nasza i skromność, i pokorność. I wtedy ta pokorność jest wywyższona. A pycha zawsze jest poniżona. Zawsze. Czy to od diabła, czy to od jego podobnych. Tak, to jest bardzo niebezpieczne rzeczy, tylko mało kto o tym mówi, ale ja mówię o tym. Kto ma uszy, słucha, a kto nie ma uszy, trzeba brać tym żwirem i mieć uszy, bo tam gdzieś tam bardzo tam coś jest zanieczyszczone. I oświecenie umysłu będzie? Książka jest napisana dwa lata temu, amerykańska jakaś. No, książek jest napisano, pan już dużo. Jak uwierzyć, że będzie tam oświecenie umysłu i nic nie robić, żeby tam ten umysł już był oświecony, to nie pomoże, bo to może być od diabla takie, jak to się mówi, taka polapeczka. Czekaj, do śmierci grzesz, a tam, jak to się mówi, potem książeczkę wyczytałeś, czujesz, że tu tam śmierdzi coś, już ogień niesie i tu od razu się nawrócisz. Możesz nawet nie zdążyć. Lepiej czytać Pismo Święte i tam jest wszystko pewnie napisane i powiedziane. Wszystkie inne książeczki, które tak napisane tam przez kogoś, nawet może przez mądrych ludzi, oni zawsze dodają do ziarna prawdziwej nauki, ja trzymam to, zawsze prawdziwej nauki o Chrystusie dodają plewy. Nikt z was jako gospodarz do ziarna pszenicy nie doda plewy, żeby mąki dobre zrobić, nie? Chyba swiniom na pewno, ale sobie nie.
A co ja tak uważam. Co z książkami księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęgi? Z którymi? Tymi. Co napisał, napisałem. Kto ma jakieś uszy, czy coś innego, ja nie sprzeciwiaję się temu. Ja tak powiem, że sprzeciwiaję się Chrystusowi, ty, że nie sprzeciwiaję się, to mnie po prostu zaszczyt nawet jest, wiecie. Że ja do Niego chcę należeć, próbuję. Nie zawsze się udaje, ale mnie to zaszczyt jest. A jakby ja był przeciwko Niemu, siedzę tacy przy innym stole, a jakby tam krzyżowali, a ja nic do tego nie robił, to mnie byłby wstyd i hańba. Na tym to polega. Tak co, nawet jeżeli wam dostanie się troszkę tak za kark, wam, za karkówki wam naleję cokolwiek, nie bójcie się być wiernymi Chrystusowi. To jest ważniejsze, bo to daje nam szczyt i zaszczyt być widocznymi na ziemi i w niebie. A ty mnie. Książeczki, jeszcze chwileczkę. Te książeczki, wszystkie różne widzenia tam. Ta babka widziała takie rzeczy, ta dziadek widział takie rzeczy, ten jeszcze jakieś rzeczy. To bardzo niebezpieczne sprawy, bo wszystko, co pisał apostoł Jan, wszystko, co powinno dla człowieka być dla zbawienia, wszystko napisane w Piśmie Świętym. Można jeszcze więcej książek napisać o Chrystusie Jezusie, ale to, co napisane jest, to dla waszego zbawienia wystarczy. Kiedy Waltorty, ona ma tam pół metra książek jej Waltorty, a Pismo Święte ma takie, tak, tyle, dwie tak może troszkę więcej, nie? No to w tym wszystko jest napisane. Waltorta pisze, że tam Pan Jezus może tam mal pampers i nie mal pampers. A to wcale mnie nie obchodzi. On był we wszystkim do mnie podobny, do mężczyzny. Ja wiem, jak mężczyzna wygląda. Oprócz grzechu. A ja mam grzech, a on nie ma. To ja mogę te różnice rozumieć. A wszystko inne, co ma mężczyzna i co myśli mężczyzna, on był taki. Nie do kobiety, do mężczyzny był podobny. Rozumiecie? Taka prawda jest. A czy on tam jadł zupy, czy jakieś inne rzeczy, a co mnie to obchodzi? Czy o to chodzi, do zbawienia, to nieważne. Rozumiecie różnicę? Tak, co z tymi bardzo ostrożnymi, z tymi, a ta babcia powiedziała to, a ten dziadek powiedział to. Najpierw trzeba zbadać, co to za babcia, co to za dziadek. A Pani potem mówić. Pani Krystyna pytała mnie spod Rzeszowa, czy jeżeli ona na swojej działce, przy dobrej lokalizacji drogi, postawi oratorium dla mszy tydzieńskiej, to czy ona jest pod grzechem wtedy? Jak najbardziej, jak najwięcej. Ja myślę, że dzisiaj kiedyś ludzie też, te bogatsze ludzie na swojej... Wiedzieli, że ona ma grzech, że ona to robi. No tak, bo tak to strach, diabeł robi strach. No. Ja mam w swoim pokoju ołtarz trydencki i odprawiam się święty trydencki. I nikogo się nie będę pytał, pacholku, który mi będę mówić, że to jest grzech. Jeżeli mi Mering zabronił nawet spotkać się z ludźmi na terytorii jego, biskup Mering, na terytorii wrocławskiej diecezji, żeby nawet się spotkać w jakimkolwiek kościelnym budynku i porozmawiać z ludźmi, mnie nie wolno tego zrobić, to ja będę go się pytał, gdzie mam się zbawić? On już poszedł kozę pas, on już skończył swoje misje, a co tam będzie dalej, to on zobaczy potem sam dla siebie. Ja powinien pracować nad swoim zbawieniem i nikomu nie powinien zabraniać takie dobre rzeczy robić. Przecież bogaci ludzie zawsze mieli na swoich posiadłościach kaplicy, tam odprawiali msze święty. Jeżeli dzisiaj kościół jest protestantyzowany, to znaczy, że każdy, kto chce się zbawić, robi sobie takie ołtarze. Nie tylko ołtarze, i kościoły. Ja już mam takie tu praktyki w Polsce, poświęciłem kilka ołtarzy, kościół poświęciłem, gdzie jest ołtarz w trydenckiej, który nie należy nie na terytorium biskupa. Tak co biskup nie ma do mojej pretensji. Każdy z was, pan Stanisław ma na swojej terytorii jakiś, powiedzmy, ogródek i zrobił tam jakiś taki domeczek niewielki i chce, żeby tam przyjechał biskup, poświęcił ołtarz na trydencką mszę świętą. Jest sam pan, sam gospodarz. Jak tańczysz, taki będziesz miał. Nie mam ogródka. Sorry. Nie. Ale może... Biskupie, no to w końcu do kościoła idziemy, do